Zadanie drugie z matury 2003 za 4 punkty. Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji kwadratowej f. A. Podaj miejsca zerowe funkcji f. Pamiętamy, miejsca zerowe są to punkty przecięcia się wykresu z poziomą osią x. Więc mamy tutaj dwa miejsca zerowe, czyli dwa punkty przecięcia z poziomą osią. I już możemy wypisać miejsca zerowe funkcji f. To x równa się minus 1 i x równa się 5. Punkt B. Podaj rozwiązania nierówności f od x jest mniejsze równe od 0. Korzystamy cały czas z naszego wykresu. Rozwiązaniem jest ta część funkcji f od x, która jest mniejsza bądź równa od 0, czyli tak naprawdę mniejsza bądź równa od funkcji w stałej y równa się 0. Tutaj na niebiesko zaznaczyłem wykres funkcji stałej y równa się 0. Ta funkcja stała pokrywa się z poziomą osią x. Naszym rozwiązaniem jest ta część wykresu, która leży właśnie pod niebieską prostą, czyli w naszym przypadku te na czerwono zaznaczone części paraboli. Oczywiście rozwiązaniem naszej nierówności są x, czyli argumenty. Zatem naszym rozwiązaniem nierówności będzie przedział od minus nieskończoności do minus 1, oczywiście z minus 1, ponieważ kółko jest zamalowane, i w sumie z przedziałem od piątki do plus nieskończoności, również łącznie z piątką. Myślę, że widzisz, że nasza parabola tutaj rozchodzi się w dół, w lewo i w prawą stronę, czyli nasze x będą szły zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, dlatego tutaj mamy przedziały dążące do minus i do plus nieskończoności. Teraz przejdźmy do punktu C. Podaj rozwiązania równania f od x równa się 3. Nadal korzystamy z wykresu. Możemy dorysować funkcję stałą y równa się 3, czyli prosta pozioma na wysokości trójki. Naszym rozwiązaniem są te dwa punkty, które są punktami przecięcia zarówno funkcji kwadratowej tej paraboli, widzisz, to jest f od x, z funkcją stałą y równa się 3. W rozwiązaniu zapiszemy oczywiście tylko współrzędne x-owe. Zatem tutaj x jest równy 0, a tutaj współrzędna x-owa jest równa 4. Zatem rozwiązaniem są dwie liczby 0 i 4.